Proszę Państwa, teraz jest przerwa w wykładzie, ale ja się zorientowałem, że zrobiłem błąd, bo nie włączyłem nagrywania. Także ja teraz przynajmniej nagram te tablice od początku, żeby można było sobie. Więc dla tych z Państwa, którzy chcą ten wykład sobie powtórzyć, to ja bardzo przepraszam, że nie nagrałem. Więc to była pierwsza tablica, w której definiowałem pochodną Liego. Ta pierwsza linijka to jest powtórka z tego, co było na poprzednim wykładzie. No i zauważyliśmy, że to się wszystko, że różniczkowanie funkcji to się sprowadza do takiego wzoru, gdzie tu występuje ten pullback, czyli transport odwrotny funkcji. No i zauważyliśmy, że można ten wzór dla dowolnego obiektu, który się transportuje do tyłu, prawda? Który się transportuje do tyłu. Dobrze. No i w szczególności na przykład pola kowektorowe transportują się do tyłu, więc druga tablica to była ta tablica i zdefiniowałem właśnie pochodną Liego pola kowektorowego. To wszystko jest bardzo dobrze w tym podręczniku opisane, no ale tak, żeby... Czyli to jest dokładnie taka sama definicja, jak tutaj zamiast tego pola kowektorowego stała funkcja. A następnie była definicja pola pochodnej Liego pola wektorowego. No w polu... Pole wektorowe się nie przenosi do tyłu, więc żeby móc porównać wartość pola wektorowego tu z tym, czyli od tego odjąć to, to to trzeba przenieść tu, ale w związku z tym trzeba przenieść nie do tyłu, tylko do przodu, ale o minus epsilon. No i stąd była ta definicja pola pochodnej Liego, pola wektorowego. Dobrze. A następnie sformułowałem twierdzenie o uniwersalnej postaci pola wektorowego. Tutaj ono jest, które mówi, że jeśli pole wektorowe nie znika w jakimś punkcie, to w otoczeniu tego punktu istnieją takie współrzędne, że to pole to jest po prostu d po dx1, czyli pierwszą składową ma równą 1, a pozostałe składowe ma równe 0. No i na samym końcu, do przerwy, mogę powiedzieć, że w jakimś sensie udowodniłem to twierdzenie, prawda? Zdefiniowałem te współrzędne, prawda? Zdefiniowałem te współrzędne. No a cała reszta, całą resztę to Państwo sobie wyczytacie z książki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc pokazaliśmy, że jak pole jest różne od zera, to ono ma taką standardową postać, znaczy ma, może mieć bardzo skomplikowaną, ale istnieje taki układ współrzędnych, w których to pole jest postaci d po dx1. No czyli proszę Państwa, co to jest? To GXT w działaniu na punkt o współrzędnych x1 aż do xn, no tu dla porządku x2 napiszmy, no to jest nic innego jak przesuwanie po pierwszej współrzędnej, prawda? X2 i tak dalej, xn. Także to jest taka bardzo prosta rzecz. No i wtedy to już wszelkie operacje są proste. No zobaczmy, jak wygląda na przykład transport o T. Pola wektorowego jakiegoś innego. No to trzeba powiedzieć, jak to wygląda, jak to działa to pole na
funkcji f, prawda? No to pchnięcie do przodu wektora to jest to samo, co by najpierw wziąć tę funkcję, pullbackować ją i zadziałać y, czyli z definicji to jest y na tę funkcję pullback. Ale pullback funkcji no to jest po prostu f od g od x t no dobrze, o tak napiszmy, prawda? Tak. No to w układzie współrzędnych no to jest po prostu f od x1 plus t, x2 aż do xn, prawda? Tutaj znów się warto zwrócić uwagę na tę konwencję, której matematycy czyści no po prostu nie akceptują. No ilekroć tak się z nimi rozmawia, to oni mówią, ja tu nic nie rozumiem. Na czym to polega? Że to f to jest funkcja na rozmaitości, prawda? Czyli każdemu punktowi rozmaitości są liczby podane. A to f, no to jest naprawdę złożenie tego z tym, a ja to oznaczam tą samą literką, że to też jest f od współrzędnych. No to jest nieuprawomocnione identyfikowanie punktu o współrzędnych z samym punktem, czyli tam kolekcji współrzędnych z samym punktem. Proszę Państwa, no to jest pewien taki pomościk, który trzeba sobie w umyśle wyrobić, ale bez niego to życie staje się okropne. No, 3/4 energii idzie na ustalanie tych, prawda, tych izomorfizmów, podkreślanie ich i wtedy już nie ma energii, nie pozostaje energii na prawdziwe myślenie o tym, co tam się dzieje, prawda? Einstein, jak wymyślił teorię względności, to właśnie myślał o fizyce, a nie o biurokracji. To nie jest nieścisłość matematyczna, proszę Państwa. Ja się tutaj nie będę jakoś za bardzo krygował, że to tak jest nieściśle, że tu trzeba by... Nie, nie, tu wszystko jest ściśle matematycznie. Nie ma tutaj żadnego problemu. No tyle tylko, że utożsamiam funkcję na rozmaitości z funkcją na zbiorze współrzędnych. Ty sam, prawda? Dobrze. No to teraz jakby Y to też ma jakieś tam swoje przedstawienie, prawda? W tym samym układzie współrzędnych YK można go rozłożyć, no i ma jakieś składowe tego pola, które oznaczamy YK, prawda? No to jak my to działa na to, no to to jest po prostu YK, a tutaj D po DXK, no tego F od X1 plus T, X2, XN, prawda? No to to jest to samo, co by, bo różniczkowanie to całkowicie się komutuje, bo to jest tak, jak gdyby wziąć to w punkcie tym, a następnie przenieść o to te, prawda? Bo różniczkowanie to no komutuje z przesuwaniem po współrzędnych, bo to się w tej chwili wszystkie te operacje są, wyglądają tak, jakby to było w przestrzeni wektorowej, prawda? W przestrzeni wektorowej to się... No czyli innymi słowy widzimy, że różniczkowanie po T
prawda? Czyli tak. Czyli to GTX z gwiazdką ma dokładnie te same współrzędne, prawda? To, że to jest dokładnie to samo. YK, D po DX. No czyli w tym układzie współrzędnych, proszę Państwa, pochodna Liego Y, no to jest po prostu różniczkowanie, tak? Czyli to jest D po DX1 X. No i tu by trzeba było napisać, no, jeśli to mają być na współrzędnych, K, D po D, X, K, no to by było po prostu D, Y, K po D, X, 1 razy D po D, X, K. Czyli pochodna Liego po takim wyprostowanym polu, no to jest po prostu pochodna po pierwszej współrzędnej. Bo dla takiego wyprostowanego pola to ta cała operacja przenoszenia wygląda tak, jakby to było w przestrzeni wektorowej, czy tam w przestrzeni afinicznej. To wszystko jest takie proste. Wiadomo, różniczkowaliście po pierwszej współrzędnej na analizie pierwszej. No i nie było żadnych problemów. To dopiero jak zaczynamy używać krzywoliniowych układów współrzędnych, no to wtedy zaczyna być skomplikowanie. A jak żeśmy wyprostowali to pole, to jest prosto. No dobrze, proszę Państwa, to już żeśmy teraz, czyli jeszcze inaczej można powiedzieć, co to jest pochodna Liego. Pochodna Liego to jest taka pochodna, która w wyprostowanym układzie współrzędnych jest zwyczajną pochodną w kierunku tego wektora. Prawda? No ale oczywiście, jeśli robimy, ale w geometrii różniczkowej używamy na ogół współrzędnych krzywoliniowych. No i w współrzędnych krzywoliniowych, jak to pole jest skomplikowane, o, to jest skomplikowane. Dobrze. No to teraz wreszcie przechodzimy klub programu, proszę Państwa. Przepraszam, Panie Profesorze. Tak, słucham. Czy mógłbym mieć pytanie jeszcze do tej poprzedniej tablicy, którą właśnie Pan przykrył tą tutaj? Dobrze, dobrze. Ponieważ nie do końca rozumiem ten napis, gdzie mamy tutaj ten push forward GXT przyrównany do YK D po DXK. Tutaj czy tutaj? W prawo i do góry. Tu? I teraz w dół. Teraz w dół. Jeszcze w dół. Tu z prawej. Ojej, bo tutaj ja nie, źle napisałem. Oczywiście na Y. Ojej, zapomniałem. O to chodzi? Tak, tak. Tak, no to bez sensu. Że transport wektora Y, który miał te współrzędne, no to on ma nadal te same współrzędne. Rozumiem teraz. Bardzo Państwa przepraszam. Dobrze? Bo taki transport, bo to w tych współrzędnych to ten transport o X to jest po prostu taki sztywny transport. Można przez chwilę sobie wyobrażać, że rzecz się dzieje w przestrzeni afinicznej, czyli wszystko się dzieje u Euklidesa. No i przeniesienie to jest przeniesienie równoległe przy pomocy ekierki przesuwanej równolegle po linijce. Prawda? To jest takie bardzo proste. No tyle tylko, że już nawet w tej przestrzeni afinicznej, jak
chcemy pracować w krzywoliniowym układzie współrzędnych, no to wtedy tak nie jest, prawda? I wyprowadzimy wzór, który można byłoby wyprowadzić nie tylko w geometrii różniczkowej, ale na przykład powiedzieć sobie, a nie, nie, my pracujemy w przestrzeni euklidesowej, no tyle tylko, że chcielibyśmy przeliczyć ten wzór do krzywoliniowego układu współrzędnych. Bo jak jesteśmy w prostoliniowym i mam pole wektorowe, które jest po prostu zwykłym wektorem stałe, wersor pierwszej osi, to jak mam inne pole wektorowe, no to ta pochodna to jest po prostu ta pochodna. A chciałbym to umieć wyliczyć w układzie współrzędnych krzywoliniowych. I to nie jest zadanie akademickie, bo na przykład jak Newton rozwiązywał równania Newtona, żeby znaleźć trajektorię tych planet, to musiał to robić w krzywoliniowym układzie współrzędnych, mianowicie we współrzędnych sferycznych, prawda? I tam pochodna, na przykład pochodna prędkości. Prędkość to jest wektor, a przyspieszenie to jest jego pochodna. Ale uwaga, jaka pochodna? Nie pochodna w byle jakim układzie współrzędnych, a w układzie tym inercjalnym, prawda? Ja jeszcze na ten temat dużo będę potem mówił. W związku z tym to nie ma tak, prawda, że ja mogę sobie ten wektor w tych współrzędnych zróżniczkować, bo to bez sensu. Ja muszę wziąć wektor prędkości za chwilę i wektor prędkości poprzednio i odjąć, ale no ale jak? No ja muszę jakoś to przenieść, prawda, w układzie krzywoliniowym, to przeniesienie nie polega na tym, że ja biorę te same współrzędne wektora. Także to jest robota, którą trzeba wykonać nawet w geometrii euklidesowej, jeżeli chcemy używać krzywoliniowego układu współrzędnych. Bo w prostoliniowym to jest tak. Pochodna pola Y po polu stałym d po dx, to jest dy po dx, koniec. To jest prosto, w prostoliniowym układzie współrzędnych. Albo właśnie w takim układzie współrzędnych, w którym wyprostowaliśmy to pole x, prawda? W którym wyprostowaliśmy. No a teraz wreszcie przechodzimy do, proszę Państwa, twierdzenie i teraz będzie już bez układów współrzędnych. Pochodna Liego pola Y, jak mam dwa pola względem pola X, to jest nic innego jak to, co już znamy, mianowicie komutator tych pól. Fundamentalne twierdzenie geometrii. No i teraz oczywiście, gdyby ktoś chciał, no właśnie tenże Newton, obliczyć tę rzecz, ale w krzywoliniowym układzie współrzędnych, no to ma wzór, bo my mamy wzór na to już ogólny w krzywoliniowym układzie współrzędnych. Proszę Państwa, podam Państwu taki przewrotny dowód tego twierdzenia. Dlaczego przewrotny? No bo tak, my wiemy, że to jest pole wektorowe. Bo tu wszędzie w definicji nie używałem żadnego układu współrzędnych. To są operacje geometryczne, które są zdefiniowane bez użycia układów współrzędnych. Czyli tak jak lubi to matematyk czysty. My ciągle dyskutujemy, jak to wygląda we współrzędnych, bo my nie jesteśmy tacy bardzo czyści i my musimy jeszcze, my fizycy, czy fizycy matematyczni, czy jak to nas nazwać, musimy czasami rozwiązywać prawdziwe zadania, żeby wcelować tą rakietą w tego Marsa, prawda?
A matematyk to uważa, że jego zadanie to jest udowodnić, że istnieje rozwiązanie. No to on się nie musi martwić o te rachuneczki. Ale teraz ja wracam na poziom czystej matematyki. Zarówno to, jak i to było zdefiniowane bez żadnego układu współrzędnych. To były dobre obiekty. W szczególności udowodniliśmy, że jak to jest pole wektorowe i to jest pole wektorowe, to to też jest pole wektorowe, mimo że na pierwszy rzut oka mogłoby tak nie być, no bo tu dwa razy różniczkujemy, czyli to mógłby być operator drugiego rzędu. A nie, bo te operatory drugie, bo te części drugiego rzędu się redukują, w końcu zostaje to operator pierwszego rzędu, czyli wektor. Czyli to jest pole wektor. A tutaj tak samo, no to jest wektor, bo to wszystko, prawda, różniczkujemy. To jest pole wektorowe, jego transport jest polem wektorowym, czyli mamy jednoparametrową rodzinę parametryzowaną epsilonem pól wektorowych. I w każdym punkcie różniczkujemy po epsilon. Proszę zwrócić uwagę na to, że to różniczkowanie to nie jest jakieś różniczkowanie w różnych punktach porównujemy. Nie, nie, my to w każdym punkcie, prawda, oto coś, to jest jakieś pole wektorowe zależne od parametru epsilon. Także to wszystko się dzieje w przestrzeni stycznej do rozmaitości w jakimś jednym ustalonym punkcie i różniczkujemy po epsilon. No to to umiemy, prawda? To umiemy. I tak w każdym punkcie oddzielnie. Także to wszystko są dobre obiekty, no to jak to, to są pola wektorowe, pola wektorowe. No to proszę Państwa, jak ja bym pokazał, że w jakimś układzie współrzędnych te dwa pola wektorowe są sobie równe, to one są równe w dowolnym układzie współrzędnych, prawda? Kiedyś zadałem Państwu takie zadanie, żeby pokazać, że taka pewna kombinacja to nie jest pole wektorowe. To jest bardzo ważne ćwiczenie. Bardzo Państwa namawiam do tego, żebyście Wy to ćwiczenie sobie zrobili i przeżyli. I wtedy, co z tego, że w jednym układzie współrzędnych coś tam jest równe, a jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, to to nie było pole wektorowe, to ono się inaczej transformuje i już nie ma tej równości, prawda? Ale tutaj to jest prawdziwe pole wektorowe i to jest prawdziwe pole wektorowe. To jak dwa pola w jednym układzie współrzędnych mają takie same składowe, to w dowolnym innym tak samo. Prawda? Bo do dowolnego innego transformują się przy pomocy tego samego prawa transformacyjnego, mianowicie pochodne tam nowych współrzędnych, macierz pochodnych nowych współrzędnych po starych. To już tak było, prawda? No dobrze, czyli wystarczy w jednym układzie współrzędnych to udowodnić. No to proszę Państwa, wykażemy to w takim układzie współrzędnych, w którym jedno z tych pól jest wyprostowane, prawda? Czyli tak. Dowód. Weźmy układ współrzędnych, w którym x równa się d po dx1. Czyli innymi słowy, x1 równa się 1, a xk równa się 0 dla k większego lub równego. Dobrze. No to obliczmy te rzeczy po obu stronach, proszę Państwa. No to już wiemy, że lewa strona no to jest pole wektorowe takie, że to jest dyk po dx1
razy d po dx. Sumowanie oczywiście po k. No a tutaj wyrażenie współrzędniowe na komutator, to też już żeśmy mieli, prawda? To było tak. X L D Y K po D X L minus Y L D X duże K po D X małe L i to jest K ta współrzędna D po D X K. No ale proszę Państwa, XL to tylko pierwsza w tym układzie współrzędnych wyprostowanych. I no tu jest napisane X1 jest równe 1. No więc jedziemy. Czyli to jest X1, no ale X1 to jest 1. Czyli to jest DYK po DX1. A dxk po dxl to jest 0, dlatego że te xk to są stałe funkcje, albo jedynki, albo zera, prawda? Więc to jest 0, no to jest koniec d po dxk. Zgadza się? Zgadza się. Koniec dowodu, proszę Państwa. Oczywiście ten dowód, na ten dowód to myśmy sobie zapracowali jeszcze, bośmy pokazali, że to jest pole wektorowe i że ma takie, prawda? No dobrze, ale oczywiście, czy to jest koniec dowodu? Przepraszam, ja powiedziałem przed chwilą koniec dowodu, ale powinniście mnie złapać, że nie, 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 to nie jest koniec dowodu, bo pan założył, że pole X można wyprostować. A jak to było w tamtym twierdzeniu, że tylko dla pola X, które jest różne od zera, i nawet jeszcze powtarzałem, że jak pole znika, och, to wcale nie wiadomo, jak ono wygląda. No, czyli na razie nie jest to koniec dowodu, bo w tych punktach, w których pole nie znika, to tak jest. Ale jak pole znika, to tak nie jest. Tak jest. Jest w punktach, w których x jest różne od zera. Prawda? No w każdym razie pokazaliśmy, że to jest równe temu. No dobrze, a co jest jak pole x jest znika? No to żaden taki dowód nie... No teraz jeśli x w tym punkcie równa się 0, to są dwie możliwości. Albo pierwsze jest takie, że x równa się 0 w całym otoczeniu. W otoczeniu. W całym otoczeniu. No to jak jest w otoczeniu, proszę Państwa, to w tym otoczeniu jakikolwiek układ współrzędnych weźmiemy, to nie ma znaczenia, to i tak to pole znika, no to jak znika, no to jest równe 0, to znika w całym otoczeniu, to jest równe 0, a to oczywiście też jest równe 0, prawda? Pochodna Liego też jest równa 0, dlatego że... Przepraszam bardzo, jak pole... jak pole z... Jak pole X znika, to jego transport jest trywialny, prawda? Dlatego, że transport po polu zerowym, no to jest trywialne. Więc wszelka tam pochodna, czyli jak pole X znika,
to transport to jest tożsamość. W związku z tym, a nie, ojej, przepraszam, ojej. Dobrze, o. Jak pole X znika, to transport jest tożsamościowym odwzorowaniem. W związku z tym to nie zależy od epsilona, prawda? Bo to jest ciągle to samo pole. No, w związku z tym pochodna jest równa zero. No, czyli jak pole znika w całym otoczeniu, to też nie ma problemów, bo i to jest zero, i to jest zero, no to jest sobie równe. No to teraz na deser zostawiliśmy sobie taką sytuację, że nie ma otoczenia, w którym pole znika. To pole znika w punkcie X, ale w dowolnym jego otoczeniu są punkty, w których X nie znika. Czyli drugie, X równa się limes po jakiś tam M dążącym do nieskończoności, takich punktów X z numerkiem M, takich, że X w tych punktach XM jednak nie znika. No to proszę Państwa, w tych punktach pole X nie znika, no to w pierwszym punkcie udowodniliśmy, że to jest równe temu. No to teraz, jeśli te pola były dostatecznie gładkie, jak one są dostatecznie niegładkie, to jeśli są sobie równe w tych wszystkich punktach XM, to w granicy też są sobie równe. Uff, no i teraz to już zrobiliśmy dowód. Koniec tego dowodu. Proszę Państwa, to jest taki dowód trochę przewrotny, bo w klasycznych podręcznikach no to się żmudnie liczy i to wszystko wychodzi. No natomiast mnie się bardzo podoba ten dowód, bo to jest taka prosta, proste rozumowanie. Dobrze. No teśmy takie podstawowe techniki już tutaj sobie opanowali i teraz będziemy, proszę Państwa, się zajmowali relacją dwóch takich, no to może ja po prostu napiszę twierdzenie. Ile mi się uda udowodnić, to się uda, a przynajmniej będziemy wiedzieli, do jakiego celu dążymy. Proszę Państwa, takie twierdzenie, podstawowe twierdzenie. Jeśli mamy dwa pola wektorowe, no to mamy dwa te odwzorowania, prawda? No i czasami może się zdarzyć, że te transporty komutują, prawda? Ale to jest bardzo rzadki. No na przykład przepraszam bardzo, ja ciągle piszę za wysoko i potem tego nie widać. G, X, T, G, Y, S. Czasami bywa, że jest równe G, Y, S. G, T, X. Przy czym, jak już mówiliśmy poprzednio, te odwzorowania transportu
one na ogół nie są zdefiniowane globalnie, prawda, tylko lokalnie, prawda? To jest to twierdzenie o lokalnym, o lokalnej jednoznaczności rozwiązania problemu początkowego dla równań użyczkowych. No bo wiemy, pole wektorowe, prawda, to jest pole wektorowe, to jest równanie, to jest układ dynamiczny, równanie różniczkowe, prawda? O, w punkcie X równa się. Takie równanie rozwiązujemy i dla każdego punktu, no oczywiście jeśli to pole X jest dostatecznie regularne, a co to znaczy, to się uczycie na analizie, no na przykład warunek Lipschitza, ale my tu będziemy zakładali, że jest jakoś tam różniczkowalne zawsze. Także istnieją te rozwiązania, a te rozwiązania, no to są właśnie te transporty, tak? I na przykład jak w przestrzeni płaskiej weźmiemy jeden wektor i drugi wektor, to przesunięcie o jeden wektor i przesunięcie potem o drugi wektor, to jest to samo, co by najpierw o ten drugi, a potem o pierwszy. Prawo tego, równoległo boku, prawda? Bardzo ważna rzecz, nad którą naprawdę warto sobie pomyśleć. Ja tam te swoje rozważania, tę kontemplację prawa równoległo boku zawarłem w jednym z rozdziałów tej książki. Przeczytajcie Państwo, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo istotna sprawa i fakt, że no ile to, 2300 lat temu ludzie skodyfikowali całą tę wiedzę, to uważam za jeden z największych sukcesów myśli ludzkiej. No dobrze, ja to tak napisałem, to nie jest na ogół. Aha, więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że jak piszemy takie wzory, to mamy na myśli to, że to zachodzi wtedy, kiedy obie strony są spełnione, mają sens, prawda? Bo może się zdarzyć, że z jakiegoś punktu pojedziemy do S, a to już jest za daleko i dla takiego T się nie da pojechać, prawda? No ale wszędzie tam, gdzie te napisy mają sens, to znaczy jak wystartujemy z punktu X, to istnieje rozwiązanie tego równania różniczkowego dla pola Y z parametrem S i jak dojedziemy do tego punktu, to jeszcze istnieje rozwiązanie startujące z tego punktu równania różniczkowego dla pola Y i można dojechać aż do T. Notabene takie pola wektorowe, dla których to jest globalnie określone dla dowolnej wartości parametru, to się nazywają pola zupełne. No, ale pokazałem Państwu poprzednim razem, że są też i pola niezupełne, prawda? Pole niezupełne to jest takie, że w skończonym czasie ten punkt ucieknie do nieskończoności, prawda? Jakby chciał uciec poza rozmaitość. No dobrze, ale tu nie zakładamy, że pola są zupełne, czyli wszędzie tam, gdzie te napisy mają sens, no to pytanie, kiedy można zamieniać? Otóż to można zamieniać wtedy i tylko wtedy, gdy te pola komutują. Czyli jak pola komutują, to też te jednoparametrowe grupy transportu generowane przez te pola też komutują. No i to jest tak jak z tym równoległobokiem, prawda? Że można najpierw pojechać po tym polu, a potem po tym polu, a można na odwrót. Najpierw po tym polu, a potem po tym poprzednim i się dojedzie do tego samego punktu. Ale na ogół to jest sytuacja wyjątkowa. Na ogół jak weźmiemy jakieś dwa pola, to tak nie jest. Ten równoległobok się nie zamknie. A kiedy się zamknie? W
wtedy i tylko wtedy, kiedy te pola komutują. No dobrze. Zapewne nie zdołamy dzisiaj udowodnić, ale taki lemacik. Proszę Państwa, tu też no, istnieją dziesiątki różnych dowodów tego twierdzenia. Są takie dowody żmudne przez liczenie i tak dalej. Mnie się spodobało, myślę sobie, że najważniejsze dla fizyka to są intuicje, prawda? To są intuicje. Bo fizyk teoretyczny nie powinien myśleć w języku wzorów, tylko w języku obiektów, prawda? A dopiero wzory to jest sposób, w jaki tę myśl on komunikuje innym ludziom, prawda? W ogóle takie wzory, rachunek taki algebraiczny, to jest stosunkowo niedawny wynalazek, prawda? Nie ulega wątpliwości, że jedną z najważniejszych książek w dziejach ludzkości to są elementy Newtona. No to jak Państwo popatrzycie, to jest taka gruba księga, a jej zawartość na wykładzie z mechaniki teoretycznej, no to ja wykładam mniej więcej w jeden wykład dwugodzinny albo w półtora wykładu. Dlaczego? Dlatego, że tam wszystko jest napisane bardzo długimi zdaniami. A jak Państwo trenujecie matematykę na pierwszym, drugim roku, to się właśnie uczycie, jak w sposób skondensowany, w postaci jakiegoś wzoru, no, sformułować w gruncie rzeczy bardzo, bardzo skomplikowaną myśl. I dlatego też, jak się używa tego języka symbolicznego, to wszystko się kondensuje, no ale za to trzeba ten język znać, prawda? Byle kto nie przeczyta książki teraz nowoczesnej, choćby z tej analizy, z tej mechaniki nieba na przykład, byle kto nie przeczyta. A wtedy, proszę Państwa, gdzieś tam w połowie XVIII wieku, to wszędzie na świecie, jak ktoś był filozofem, to czytał Newtona, prawda? Czytał Newtona. Dzisiaj na Wydziale Filozofii nikt się nie zajmuje Newtonem, bo to są książki, no teraz się pisze książki w języku takim symbolicznym. No i to jest taki, jak to się mówi, broń obosieczna, bo z jednej strony bardzo nam upraszcza formułowanie myśli, no ale za cenę nauczenia się tego języka. No i my się właśnie tego języka uczymy. Proszę Państwa, więc taki lemat pozwolę sobie napisać, że weźmy sobie pole Y i je transportujmy. Teraz zobaczę sobie jeszcze do notatek, bo to takie jest. Tak, dobrze. Bo oznaczenia, niech tu będzie T, Y, transport do przodu, pola Y. To jest na ogół zupełnie inne pole, prawda? Nazwijmy je sobie Y ze znaczkiem T, prawda? Czyli co to jest na przykład, czyli jak tutaj mamy jakiś punkt X, a tutaj mamy pole wektorowe, tu jest punkt Y równy GX T w działaniu na małe X. No i tutaj jak sobie żyje pole wektorowe Y, to czemu jest równe
to to jest napisane, że yt w punkcie tym y to jest to pole przetransportowane do przodu tutaj. To jakby ktoś chciał powiedzieć, a ile wynosi to pole yt w tym miejscu? A no to by trzeba się było cofnąć i wziąć wartość pola y tutaj, tu byłby punkt gx, ale ze znaczkiem minus t od x i trzeba było wziąć tę wartość pola i przenieść ją do tego punktu, prawda? No i oczywiście ta wartość wzięta stąd, przeniesiona do tutaj, by wcale nie była równa wartości y tego pola. To jest całkiem inne pole, prawda? To jest całkiem inne pole. No i teraz lemat, to znaczy to jest, przepraszam bardzo, to jest definicja, definiujemy takie pole wektorowe, czyli pole y przetransportowane po polu x i teraz lemat wygląda w ten sposób, że d po dt tego pola yt, zwracam uwagę na to, że ja różniczkuję w każdym punkcie oddzielnie. No w tym punkcie to ja porównuję wartość tego pola yt w tym punkcie. Także tu nie jest jakoś tak, że tutaj bym coś przenosił. Przenosiłem w tej definicji. A teraz w każdym punkcie się zatrzymuję i mam całą jednoparametrową rodzinę wektorów. No i w tym punkcie różniczkuję po t. Tu nie ma żadnej wątpliwości, jak się różniczkuje w przestrzeni wektorowej, prawda? To to jest równe, żebym się nie pomylił, zaraz sobie sprawdzę, to pewnie jest gx t pól forward, a tutaj jest x y. Tak? Tak, to zaraz, to może jeszcze, żebym mnie to ściśle zapisał, może tak. No, to jest dobrze. Ojej, wpadam w popłoch. Pewnie stanie na tym, że jednak zakończę ten wykład, no bo to by mi zajęło jakieś 5 minut co najmniej. Ja już nie chcę być dla Państwa tak, prawda, takim oszustem, co kradnie Państwu tyle czasu. Dobrze. No wobec tego bardzo proszę, żebyście Państwo poczytali trochę tych rzeczy, które opuściłem. No i do zobaczenia w następnym tygodniu. Do widzenia. Przepraszam Panie Profesorze, mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Tak, tak, proszę bardzo. To ja jeszcze mogę tutaj odpowiadać. Słucham. To bardziej tak w kwestii, że tak powiem, organizacyjnej, bo mówił Pan, że na wykładzie z mechaniki teoretycznej prowadzi Pan taki wykład z mechaniki teoretycznej, gdzie używa Pan całego tego języka geometrii różniczkowej do wyjaśnienia tej mechaniki, której my żeśmy się uczyli, powiedzmy, na przedmiocie mechanika klasyczna? No wielokrotnie, wie Pan, ja jestem bardzo starym człowiekiem. Ja rozpocząłem pracę na uniwersytecie w roku 65, czyli już no niedługo będzie 56 lat temu, tak? Tak. Także wielokrotnie prowadziłem, no teraz nie prowadzę. Teraz mam status emerytowanego profesora i czasami mi zlecają prowadzenie jakichś wykładów. No to teraz prowadzę ten. Może kiedyś będę prowadził. Rozumiem, dziękuję, bo po prostu byłem ciekaw, jak to wszystko w tak bardziej sformalizowany notabene sposób wygląda. No dobrze, to porozmawiam. To już wszystkie pytania? Dobrze, tak, to, tak, to o to się chciałem zapytać. Do widzenia. Do widzenia.